Znajdujemy się teraz w Czarnym Dunajcu, podhalańskiej miejscowości, w której historia społeczności żydowskiej jest dosyć podobna jak w Rabce. Żydzi osiedlili się tutaj w XVIII wieku, może nawet w XVII, a kres tej społeczności przyniosła II wojna światowa. Zobaczymy tutaj dwa miejsca: cmentarz żydowski oraz synagogę. Proszę zobaczyć na cmentarz wokół mnie. Jeszcze pół roku temu była to łąka, na której znajdowała się tylko jedna macewa. Dzisiaj jest to wspaniałe upamiętnienie. Zawdzięczamy to pracy Fundacji Darka Popieli i projektu Ludzie nie liczby. Za chwilę będziemy mieli okazję poznać Darka Popiele osobiście. Razem z Darkiem obejdziemy cmentarz, a potem udamy się zobaczyć czarnodunajecką synagogę. No, dzień dobry. Dzień dobry, cześć Darek. Witaj, witaj. Jak cieszę tam? Się, że dotarłeś na naszą wirtualną wycieczkę, niestety Cieszę się bez turystów, ale jesteśmy zapisywani. Powiedz mi, już przedstawiłam twoją osobę, ale no, chcielibyśmy wiedzieć więcej o fundacji, ale też najpierw opowiedz nam o pracach, które tutaj prowadziliście. Jak to się stało, że w przeciągu tego właściwie niespełna roku z łąki mamy takie piękne upamiętnienie? No, bardzo mi miło, dzięki. I to ja mogę zadać tobie takie pytanie, bo byłaś częścią też tego projektu. Byłaś z nami podczas ogólnopolskiej akcji sprzątania, więc myślę, że twoje wrażenie też, jak było wtedy, a dzisiaj, no to jest niezwykle ważne. I tak jak mówisz, faktycznie pierwszy raz, jak tutaj wszedłem, była łąka i to nie w przenośni, tylko dosłownie, bo nawet teraz stoimy w miejscu, gdzie po prostu był jeden długi plac zieleni. No i jak się później okazało, miało to swoje jakby uzasadnienie, dlaczego odszukaliśmy zbiorowe groby właśnie w tych miejscach. Mhm. Bo okazało się, że po lewej naszej, mojej ręce, to jest ta część stara cmentarza, którą możemy widzieć grzbiet, który przebiega jak gdyby z ostatnimi pochówkami, które udało się odkryć. Czyli część przedwojenna, tam gdzie tak, byli Żydzi chowani przed wojną. Część przedwojenna i z tego, co można zobaczyć z drona, którym tutaj lataliśmy, to było bardzo ciasno i widać, że już każde dostępne miejsce na pochówek było wykorzystane. Prawdopodobnie jakbyśmy ściągnęli darń, to wszędzie byśmy widzieli rzędy tych murowanych grobów. Czyli możemy szacować, że kilkaset nagrobków na pewno tutaj się znajdowało. Na przestrzeni tych wszystkich dziesięcioleci, no to tak. Natomiast ta część po prawej stronie, którą symbolizuje ten mur okalający, który jest w takim bardzo złym stanie, to on jest też takim symbolem, bo wygląda na to, że on został postawiony w momencie, kiedy dokupiona została część nowa, jak gdyby, cmentarza, świadcząca o tym, że ta społeczność się rozwija, prawda, że no, wiązane są plany z tym miejscem i coraz więcej jest Żydów w Czarnym Dunajcu, jest potrzeba po prostu. Miejsca na pochówek i na samym końcu jest dosłownie jeden taki murowany pochówek, taki grób. No i dlatego też naziści wybrali te miejsca na zbiorowe groby, bo tu było po prostu miejsce. Nie można było pochować 20 kilku osób w miejscu, gdzie jest pełno grobów, bo jeszcze musimy sobie wyobrazić, że tu wszędzie są macewy, prawda? Jest kilkaset macew. Dzisiaj ich dużo nie ma, kamieni, zaraz tak. Przejdziemy do tego. Natomiast z relacji archiwalnych, z relacji grabarzy, bo tutaj chrześcijańscy grabarzy uczestniczyli w pochówkach tych wszystkich rozstrzelanych osób, no to wiemy, że właśnie tu w tej części znajdowały się te groby. Wspólnie z Komisją Rabiniczną odkryliśmy właśnie te cztery miejsca. Jeszcze według mnie i ustaleń, jeszcze kilka, może nie takiej wielkości, ale pojedynczych pochówków też w tej części związanej właśnie z zagładą powinno być. Nie udało nam się ich dotychczas znaleźć, zlokalizować tutaj. Tak, tak. Ale przyjmujemy, że kilkuset Żydów w czasie wojny tutaj zostało rozstrzelanych. Widzę też na tych tabliczkach, że znamy nazwiska. Tak, mówimy o kilkudziesięciu, dokładnie. Kilkudziesięciu. Około 50, w tym 22 więźniów obozu pracy w Czarnym Dunajcu, co jest takim trochę zapomnianym epizodem. To właśnie barak, który był dla więźniów żydowskich specjalnie ogrodzony, pilnowany. I tam około 100 chłopaków
z różnych części Podhala pracowało. To był wrocławski Tartak, tak, firmy Hobag. Dokładnie. Oni pracowali w Tartaku. Dokładnie. W strasznych warunkach. Dniówka w takim Tartaku trwała 12 godzin i to byli często nawet nieletni chłopcy. Były bardzo niskie racje żywieniowe. Warunki były straszliwe. Tak, i właśnie co symboliczne, jeden właśnie z tych chłopaków, 90 wtedy letni pan Julek Schneider, przyjechał tutaj 4 lata temu z Karoliną Pans. Chciał oddać hołd właśnie swoim kolegom pomordowanym właśnie w 1943 roku, kiedy był likwidowany ten obóz, w 1942. Raczej likwidowany był w 1943, ale w 1942 dochodzi do takiej egzekucji, gdzie właśnie 22 więźniów ginie i on tu przyszedł, bo chciał oddać hołd tym swoim kolegom. No ale dzisiaj już widzimy, że tu są te groby. Wtedy to była łąka, było drobne zagłębienie i tak los chciał, że on podszedł akurat do tego zagłębienia, tutaj płakał, tutaj wspominał tych kolegów, no i po tych 3-4 latach okazuje się, że tutaj był, kurczę, grób. W tym miejscu był ten grób jednak i to było jedno z takich też... Ta intuicja go tu poprowadziła. Takich niezwykłych doświadczeń w tym projekcie. No i tak. A powiedz coś o tym upamiętnieniu, które tutaj teraz stoi. Wiem, że to powstało w ostatnich miesiącach i także o płycie z nazwiskami 494 czarnodunajeckich Żydów. No tak jest, tak jest. No startując z projektem razem z Karoliną, z Michałem, zastanawialiśmy się, o jakim skali tutaj mówimy zbrodni i o ilu mieszkańcach. Z relacji wiedzieliśmy, że synagoga była na około 300 osób, więc tak gdzieś szacowaliśmy, że około 250-300 ofiar będziemy upamiętniać. W trakcie prac, w trakcie kwerend archiwalnych okazało się, że ta liczba to 494 ofiary, więc dużo, dużo wyższa. No i możemy właśnie te wszystkie ofiary przeczytać z imienia i nazwiska. Podane są również wiek, tam gdzie to było możliwe. Oraz na pomniku centralnym wymieniliśmy 14 miejscowości oraz właśnie więźniów, z których pochodziły ofiary, oraz więźniów obozu pracy. No i to jest jakby główna idea projektu Ludzie nie liczby, że właśnie bardzo zależy nam na tym imiennym upamiętnianiu, żeby dlatego tu dwie niedziele temu spotkaliśmy się, odczytaliśmy każdego z imienia i nazwiska, bo to jest jak gdyby całą ideą tego przedsięwzięcia. Po to rok ciężko pracowaliśmy z całym zespołem. Jest z nami też przecież Wojtek Głowacz, który tu zostawił kawał swojego serducha. Właśnie po to, żeby to mogło tak wyglądać. Żeby ta pamięć o tych dawnych mieszkańcach, co ciekawe, wśród wielu starszych mieszkańców Czarnego Dunajca, ta pamięć dalej żyje o tych osobach. O historii Lererów, o historii bardzo wielu rodzin można jeszcze usłyszeć od starszych mieszkańców Czarnego Dunajca. Trzeba jeszcze wykorzystać ten czas, kiedy można, kiedy te najstarsze roczniki żyją i mogą nam przywrócić właśnie pamięć o Żydach sprzed Dokładnie. Wojny. Dokładnie, to jest bardzo często, sami wiemy, w projekcie to jest taki ostatni dzwonek, te wszyscy ci świadkowie już powoli odchodzą, tak samo jak odchodzą ci, co ocalali z zagłady, więc no jest to taki ostatni moment. Bardzo żałuję, że tak późno w swoim życiu dowiedziałem się o zagładzie, dowiedziałem się o losie moich sąsiadów, Żydów, polskich Żydów, sądeckich Żydów, no i można było wcześniej zacząć pewne działania, no ale nic, czasu nie cofniemy, możemy tylko zrobić z nim teraz coś zakasać pożyteczne. Rękawy i działać. Zasuwać. A powiedz właśnie a propos upamiętnienia, bo wspomniałeś, że odczytaliście 2 tygodnie temu te nazwiska, ale nie jest to oficjalne upamiętnienie. Ono dopiero się odbędzie. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że po pandemii, tak? W przyszłym Dokładnie. Roku. No idea jest taka, żeby poczekać z taką uroczystością w pełni tego słowa znaczenia na właśnie potomków, na możliwość przyjechania tych wszystkich osób z Izraela, z Ameryki. Mamy potomków z Australii. Bo to jest niezwykle ważny element projektu. To tak było w Krościenku i w Grybowie, kiedy wszyscy razem stoimy wokół tego pomnika właśnie z mieszkańcami współczesnymi danej miejscowości, z tymi wszystkimi osobami, które oddały serce projektowi, lokalnymi władzami, lokalnymi księżmi i wszyscy razem odczytujemy te imiona i nazwiska. To ma niezwykłą moc i wiem też, jak bardzo zmienia świadomość właśnie potomków. Na przykład w Grybowie to było bardzo znamienne. Część z nich była 10 lat temu w Polsce, 15.
odbiła się od zamkniętej bramy cmentarza i od dżungli, bo nie można było wejść. Wrócili po 15 latach, nie mogli wyjść w pewnym sensie z podziwu, że to miejsce można było obrócić w godne miejsce przede wszystkim spoczynku ich najbliższych. No a jest jeszcze inny wymiar, że lokalna społeczność nagle słyszy kogoś z Ameryki czy z innych krajów, kto mówi: jestem grybowianinem, to miasto jest w moim sercu i bardzo patriotyzm lokalny też pewnie wzbudza. Właśnie wiele ludzi w Grybowie na przykład podchodziło do mnie i dzieliło się taką refleksją, no że ja tak mało wiem nawet o swoim mieście, ten pan, który przemawiał, tak pięknie mówił o mieście, o którym ja nigdy tak nie pomyślałem, no nie? I to, tak, to znowu coś przełamuje i coś zmienia, więc taki jest pomysł, żeby tu wrócić. Jeżeli wirus ustąpi, to w przyszłym roku. Jeżeli nie, to wtedy, kiedy będzie możliwe, ale zrobić to razem z potomkami ofiar. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak. A chciałam, żebyś nam opowiedział, możemy przejść przez cmentarz, ale opowiedz, bo wspomniałeś o Grybowie i o Krościenku, czyli tak, to oznacza, że twój projekt ma też większy zasięg i już w innych miastach też prowadziłeś takie prace porządkowe. Czy możesz nam coś powiedzieć? No, to jest, wiesz, po prostu no, udało się ruszyć pierwszy raz w Krościenku. To był taki, można powiedzieć, no, mój taki debiut, no, nazwijmy to, w roli niesportowej, bo na co dzień jestem sportowcem, tylko właśnie chciałem zrobić coś na własną rękę związanego właśnie z cmentarzem, z pamięcią o ofiarach zagłady. I Krościenko było dla mnie no, niezwykle ważne, bo tam się nauczyłem od A do Z tego projektu. Zrozumiałem też, co jest niezwykle ważne, na co kładzie akcent. I w Grybowie było to powielone, w Czarnym Dunajcu zostało jeszcze bardziej rozwinięte i mamy taki troszeczkę, bym powiedział, know-how na upamiętnienie imienne ofiar zagłady i tego się trzymam. No, udało się w tych trzech miejscach, oprócz tego jest wiele działań też z takimi drobniejszymi upamiętnieniami. Wszędzie staramy się właśnie mobilizować lokalną społeczność, to jest niezwykle ważne, i budować takie sojusze, które pozwalają, żeby te miejsca nie zostały tylko jednorazowo odnowione, ale żeby to po prostu mogło no, na długie lata wrócić w świadomość lokalnej społeczności jako miejsce no, ważne i święte, no bo przecież jesteśmy na cmentarzu. Większość społeczeństwa to jest społeczeństwo chrześcijańskie, a nawet jeśli nie jest, to mamy głębokie takie poczucie, że miejsce spoczynku jest święte, czy jest takim wyjątkowym miejscem, o które trzeba dbać. Jest to też obowiązek każdego chrześcijanina, nieważne no właśnie, jaki no cmentarz jest no, wyznania, żeby tak, o takie miejsca pochówku dokładnie dbać. Tak, dlatego udajemy się też do lokalnych parafii, dlatego staramy się współpracować z jak największą ilością osób. I co niezwykle ważne, jak sami zauważyliście, no respektujemy przede wszystkim też prawa tych wszystkich pochowanych tutaj osób, no bo zdajemy sobie sprawę, że działamy na cmentarzu żydowskim. Większość z nas działaczy jest nie Żydami, ale właśnie na tym polega też projekt Ludzie Nie Liczby. Stąd współpraca z Komisją Rabiniczną, że po prostu leży nam na sercu to, by robić wszystko tak, jak należy, zgodnie z halachą i prawem wyznaniowym. Halacha, właśnie to jest to prawo żydowskie. I tutaj, kiedy oczyszczaliśmy cmentarz, ja byłam na jednej takiej akcji w lipcu, to bardzo ważne jest to, żeby tych macew nie przenosić, żeby nie podnosić ziemi, żeby nie naruszać spokoju osób tutaj pochowanych. Także dzisiaj Państwo widzą tutaj tylko takie płyty nagrobne, tylko w niektórych miejscach są też macewy. Macewa, czyli wspominaliśmy też o tym w Rabce, to jest właśnie ta tablica, na której na ogół w języku hebrajskim, ale nie zawsze, bo też będziemy tutaj widzieli taką macewę z napisem polskim. Napisane jest, kto jest pochowany, często napisany jest wiek, data pochowania według kalendarza żydowskiego i też pewne epitety opisujące osobę pochowaną. To jest właśnie, na co zwróciłaś uwagę, jedyna stojąca, chociaż ona jest przekrzywiona i wywraca się, ale jedyna macewa, którą zastałem na tym cmentarzu właśnie ruszając z pracami. I to był obraz no, bardzo smutny, dlatego niezwykle ważne jest to, co się udało też osiągnąć. No właśnie, czyli, to chodźmy do lapidarium. Czyli właśnie odszukać poza cmentarzem macewy oraz fragmenty macew. Tak jak wspomniałaś, macewa jest własnością zmarłego i zgodnie z halachą, prawem wyznaniowym należy do zmarłego i powinna być na cmentarzu. No ale jak wiemy, tutaj
działy się różne rzeczy w czasie wojny i po wojnie. W różnych okolicznościach te nagrobki po prostu opuściły teren cmentarza i bardzo cieszę się, że udało się je odzyskać. W różnych miejscach były, tak? To możesz tylko tak. Pokrótce nam powiedzieć, gdzie? W kilku gospodarstwach, tak? Za taką jedną szopą były po prostu, największa część, bo chyba 7 z nich było pod szopą, przysypane ziemią. I naszym oczom właśnie ukazała się ta jedna z pierwszych, pisana w dwóch językach, hebrajskim i polskim. No i to było niezwykłe odkrycie. Później okazało się, że tam jest jeszcze kilka kolejnych. To było możliwe dzięki właśnie zaangażowaniu lokalnych działaczy, bo to właśnie Wojtek Głowacz po prostu dowiedział się, że z plotek splót całą historię w jedną całość i okazało się, że faktycznie na tym podwórku są te macewy. I nie była jedna, tak jak myśleliśmy, tylko było ich więcej. I to była dla nas bardzo ważna akcja, bo skupiła wszystkie te osoby, które teraz działają w projekcie Ludziny Liczby Czarny Dunajec i to jest no mega ważne. A później były różne. Biała, ta, która należy do kobiety i tam jest cytat właśnie z Tory na tej białej macewie. No to po prostu służyła jako podpórka pod wiaderko, które z rynny kapała woda do wiaderka i stała właśnie stało to wiaderko na tej macewie, prawda? To wasze odkrycie myślę, że może też świadczyć o tym, że w wielu polskich miastach i miasteczkach jeszcze gdzieś te macewy są do znalezienia. Tylko właśnie pewnie trzeba takiej dobrej woli mieszkańców i też świadomości, że czasem można coś takiego znaleźć i odnieść na miejsce spoczynku. I tutaj tak jak w Rabce stworzyliście takie lapidarium. W Rabce na cmentarzu też jest lapidarium, to już znowu jest ta zgodność z halachą, żeby nie ustawiać ich w przypadkowym miejscu, tylko w miejscu symbolicznym. I mamy też niesamowitą menorę. Wiem, że menora jest tutaj przez miejscowego kowala wykuta z piękną gwiazdą Dawida. Menora to jest siedmioramienny, tradycyjny świecznik żydowski i ona stoi na studni, a w ogóle jesteśmy właśnie na terenie fundamentów domu przedpogrzebowego, czyli Beit Tahara, domu, w którym oczyszczano ciało przed pochówkiem. I w studni też znaleźliście macewy. Tak, okazało się, że tutaj wcześniej była górka w ogóle, taka ja wiem, 1,5-metrowa wzniesienie. I właśnie w trakcie prac z komisją rabiniczną okazało się, że to może być, mogą być ruiny domu przedpogrzebowego. I tak jak wspomniałaś, faktycznie one nie stoją, raz, że nie mogą stać na terenie cmentarza macewy, nie można wnieść macewy z zewnątrz i postawić byle gdzie, bo nie wiemy, gdzie kto spoczywa, ale właśnie to nie jest przypadkowe miejsce, bo jest to właśnie dom przedpogrzebowy, więc postaraliśmy się o to, aby uwidocznić fundament. W trakcie prac okazało się, że jeszcze jest tu studnia. Na początku ona była jedynie, było widać taki murek o wysokości może 30-20 cm. I z czasem tutaj razem Wojtek z Grześkiem Głowaczem, bracia nasi kochani, kopali i okazało się, że nie dość, że dokopaliśmy się do 4 metrów, to jeszcze w trakcie wyciągaliśmy cegły, z których zbudowany był ten dom przedpogrzebowy oraz fragmenty macew i udało się co najmniej 3-4 macewy, które są teraz w renowacji. Jedna przepiękna, biały marmur z gołąbkami, z gołębicami oraz z dłońmi, o ile dobrze pamiętam, więc bardzo, bardzo piękne jeszcze macewy udało się znaleźć pod stopami, gdzie w ogóle nie spodziewaliśmy się tego, więc to było na pewno jedno z takich ważniejszych odkryć projektu. Ty wspomniałeś parę razy właśnie o tym działaniu lokalnej społeczności i faktycznie należy się wielki ukłon tutaj dla miejscowych czarnodunajeczczan, którzy przejęli tę inicjatywę i pewnie przejmą i już tutaj zaopiekują się terenem. Możemy być o to spokojni. Tak, to jest niezwykle ważne. Wyobraź sobie, że Wojtek na przykład dba o to, żeby tu codziennie te świece płonęły. No nie? To jest coś takiego, bardzo często ludzie się pytają, jak to się udaje. No właśnie, to się może udawać tylko wtedy, kiedy masz ze sobą ludzi, którzy czują, że tak trzeba, prawda? Z poczucia po prostu przyzwoitości serca. To nie jesteśmy nie wiadomo jakimi historykami. Każdy ma inne też pobudki działania, ale to wtedy działa, kiedy właśnie wspólnie czujemy, że to jest coś ważnego. Tak.
Jest z nami też Wojtek Głowacz, tutaj miejscowy czarnodonajeczczanin. Możesz nam powiedzieć parę słów, jak się zaangażowałeś w projekt, jak poznałeś Darka i co? No, Darka to poznałem przez Facebooka. Darek wrzucał filmiki na Facebooku, kiedy przejeżdżałem tam, wiem, że coś się dzieje. Ktoś mi gdzieś coś tam napomknął, że jest jakaś grupa na Facebooku. Znalazłem, obejrzałem filmik. No i uznałem, że pasuje się jakoś do niego dostać teraz, nie? Że warto się zaangażować. Tak, no to znaczy ja już wiedziałem kiedyś o tych macewach, że tam, gdzie leżą pod tą szopą, więc myślę, no spróbuję go jakoś tym zainteresować. Może to ściągniemy tutaj na ten cmentarz. I tak, to było kiedy? Kiedy to było? Kwiecień? No też mi się tak wydaje. Też gdzieś kwiecień. Mhm. Czyli to jest mniej więcej pół roku temu, kiedy zaczęły się też takie większe porządki. Wcześniej też wiem, że inny mieszkaniec z Czarnego Dunajca tutaj prowadził takie prace od kilku lat, Michał Szaflarski, które też właśnie miały na celu uporządkowanie cmentarza i rokrocznie też czasem z młodzieżą szkolną to się tutaj odbywało. Ale ty też nie jesteś jedyny, prawda? Jest więcej osób z twojej rodziny też i innych mieszkańców Czarnego Dunajca, które tutaj przychodzą i działają. Tak, Grześka udało się wciągnąć wtedy, kiedy wyciągaliśmy macewy spod szopy. Tak. Pojechałem pożyczyć od niego przyczepkę do samochodu, żeby było czym to przewieźć. No i go zapytałem, że się masz coś do roboty, czy jedziesz ze mną, a co robisz? No jedziemy przewozić macewy. O tu czekaj, ja się tutaj pobiorę i jadę. No. I później już wieczorem właśnie pisał do mnie, że fajnie, że ten, no, że też chciałby się wciągnąć tutaj do ekipy. Zaraz później żona Grześka, moja żona. Siostra moja Kaśka, też szwagier Jacek, też pomagał przewodzić te wszystkie kamienie, które są tu na tych grobach masowych. To jest strasznie fajnie, że tu całymi rodzinami, wiesz, nie tylko pojedyncze osoby, tylko nieraz mamy tutaj takie spotkania, jak mieliśmy, że coś robiliśmy, to latały małe dzieciaki między nami, wiesz, to było takie no, strasznie fajne przeżycie. Widać życie tutaj wraca. Dokładnie, także to jest super. Dziękuję bardzo ci, Wojtek, dziękuję w ogóle za wasz ogrom pracy, twojej i Darka też, no i że zgodziliście się tutaj przybyć do nas i wystąpić w naszej wirtualnej wycieczce. No i myślę, że my teraz pojedziemy chyba do synagogi zobaczyć zachowaną synagogę murowaną w Czarnym Dunajcu. Jesteśmy w Czarnym Dunajcu, podchodzimy pod zachowaną synagogę. Ona jest z początku XX wieku, tak? Tak jest, tak jest. No udało nam się, niestety nie ma zbyt wielu informacji na ten temat, wszystko to są strzępki różnych informacji, ale gdzieś udało się nam odkryć, że służyła dla około 300 osób, tyle mogło się w niej pomieścić osób. Znamy też dramatyczne historie z tego miejsca, w którym jesteśmy podczas takiego pierwszego spaceru śladami Żydów czarnodunajeckich. Kiedy wychodziliśmy z synagogi, podeszła do nas pani, której dom rodzinny znajdował się na tej działce, tu po tej stronie. I opowiadała dramatyczne historie, że była świadkiem, jak tutaj leżały ciała rozstrzelanych Żydów, którzy byli wyciągani w trakcie modlitw za pejsy, ciągani i tutaj byli rozstrzelani. Ta pani długie lata, już jako dorosła kobieta, jak opowiadała, że w nocy wracała z pracy, z renamentów, nigdy nie szła tą drogą, musiała iść naokoło, bowiem no, ten widok, ta krew prześladowała ją całe życie. Ta pani jest przez nas nagrana, opowiedziała nam całą tą historię o swojej koleżance, z którą bardzo dobrze pamiętała i za którą, można powiedzieć, tęskni, jak opowiadała, to z wielkim wzruszeniem wspomina tamte lata dziecięcej zabawy. I również dzięki niej wiemy troszeczkę, jak wyglądała w środku synagoga, bo z racji bliskości po wojnie tutaj panował bałagan, wiadomo, nie było żadnych ocalałych Żydów i z tego, co ona opowiadała, dzieciaki się bawiły nawet w tej synagodze, więc próbowaliśmy znaleźć jakieś takie punkty, o których mogłaby nam opowiedzieć, a to właśnie dowiedzieliśmy się, że ten piętro, które jest, które zaraz zobaczymy, nie było tak, że było wybite i było pięknie, jak gdyby dwukondygnacyjnie. Duża przestrzeń. Tak. A dzisiaj jest to już troszkę inaczej, ale zaraz to zobaczymy. Widzimy na przykład tu zmienione elementy, że te szyby są na przykład, prawda, okna tutaj, te dwa na przykład zamurowane, więc częściowo ten budynek uległ. On służył, zdaje się, jako jakiś magazyn, tak, po wojnie? Tak, po wojnie był najpierw chyba GS, a później był magazyn meblowy z jednym z panów, którzy
prowadzili tutaj ten skład meblowy, rozmawialiśmy, opowiadał nam, więc też próbowaliśmy jak najwięcej informacji po prostu zdobyć. Mm-hmm. No to chodźmy zobaczyć, co się zachowało. Chodź. Tak jest. Otworzę. Niebieskie drzwi, nie wiemy, czy są oryginalne. Tutaj w środku jest dosyć ciemno, jak widać miejsce jest opuszczone, zapajęczynione, ale prawdopodobnie tutaj było wejście. Domyślać się też, co tu było. Tu mogę sobie wyobrazić modlitewniki, jakieś, prawda, księgi. Taki przedsionek, tak? Umycie rąk, złożenie płaszczy. Tak. Tutaj mamy główną salę. Główną salę modlitewną dla mężczyzn. Czyli domyślam się, że po tej stronie wschodniej znajdowała się szafa ołtarzowa, tak? Czyli Aron HaKodesh. Widzę, że są tutaj wybite drzwi, czyli to musiało nastąpić już po wojnie. Dokładnie tak, to nam dało do myślenia, bo proszę zwrócić uwagę na górę, na sufit. Jest taka naturalna wnęka, która prawdopodobnie właśnie była najprostszym, najkrótszą sposobem, żeby dostać się na zewnątrz, czy po wojnie po prostu zostało to wybite, żeby tu było wejście do tego magazynu. Więc tutaj przechowywano przed wojną torę, B-Mag, skąd czytano, była gdzieś w środku. A ja chciałam też zobaczyć, bo tutaj jak popatrzymy na ścianę z bliska, to zobaczymy resztki. Prawdopodobnie, tak nie było to jeszcze oceniane przez konserwatora, ale polichromii, czyli pod tą żółtą farbą, która się tu pojawiła po wojnie, jak tu był magazyn. Widzimy te kolory niebieski i czerwony, dokładnie, jakieś tutaj były wzory albo malowidła. Dokładnie, no to co widzimy w większości poza filarami, no to wszystko zostało zmienione właśnie w latach powojennych. Widzimy tą żółtą farbę, prawdopodobnie to zostało po prostu, ta polichromia została zamalowana. Dzisiaj to widzimy, to wszystko się odparzyło, odpada. No i tak wygląda. No i tutaj te filary podtrzymywały babiniec i środek był, nie, była duża przestrzeń. Tutaj nie było dużo sufitu, mogliśmy patrzeć do góry. No i niestety teraz nie widzimy tego oryginalnego wyglądu tego jak miejsca. Stanie, to możemy się domyślać, no i miejmy nadzieję, że może kiedyś uda się. No właśnie, czy możesz nam zdradzić, już jakieś są pomysły, gdzieś tam w waszej głowie kiełkuje plan na to, żeby tą synagogę odnowić? Tak, dzięki projektowi Ludzie Nie Liczby i tym działaniom podjętym na terenie cmentarza zwróciliśmy też troszkę uwagę na ten budynek. Tak normalnie w erze bezwirusowej plan był, by tutaj przed uroczystością na cmentarzu, wieczór przed lub kilka dni przed, by odbył się tutaj taki koncert, który miał zwrócić uwagę ponownie na to miejsce i po prostu ruszyć temat tego budynku, ale nie udało się to, ale udało się bardzo pozytywnie nawiązać kontakt z gminą, z wójtem i bardzo marzy nam się, by zmienić los tego budynku, by powstało tutaj raz, że miejsce służące lokalnej społeczności, ale przede wszystkim miejsce pamięci o Żydach podhalańskich, nie tylko Żydach tutaj z Czarnego Dunajca, by zaistniała jakaś wystawa stała, jakaś izba pamięci, muzeum. No to wszystko jest w fazie planów i przeważnie jestem sceptykiem, bo jak widzimy, ten budynek wymaga potężnych nakładów finansowych, by coś zmienić. To tak, w przypadku tej konkretnej synagogi jestem optymistą, bo widzę potężne chęci po stronie zarówno gminy, jak i lokalnych działaczy, więc mocno wierzę, że wspólnie gdzieś uda się los tego miejsca odmienić. Czy się uda? No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak, bardzo by mi się to marzyło. Niech Państwo wchodzą na stronę Fundacji Ludzie Nie Liczby, wpłacają datki na rzecz odnowy, chociażby tej synagogi. Będziemy na pewno informować o planach i o tym, w jaki sposób będziemy chcieć ją
wspólnie z urzędem gminy po prostu ratować. A nam się wydaje coś też wyjątkowo, bo tutaj na Podhalu się niewiele synagog zachowało. I w ogóle świadomość jest bardzo niska o tym istnieniu żydowskiej społeczności w ogóle na Podhalu. Też sama wycieczka miała na celu tę informację upowszechniać i na Nowym Targu też się zachowała synagoga. Tak. Tylko pełni teraz też inną funkcję oczywiście, więc właśnie, byłoby... O ile dobrze pamiętam, to jeszcze chyba w Zakopanem jest kino w budynku dawnej synagogi. W Nowym Targu została wyburzona i chyba jedyną synagogą, która do dzisiaj, że tak powiem, jest w takim stanie, jak widzimy, to jest właśnie ta tutaj w Czarnym Dunajcu. Więc faktycznie może pomysł z takim jakby muzeum czy centrum, gdzie można się dowiedzieć szerzej o Żydach w ogóle z Podhala, no uważam, jest niezbędne, by coś w świadomości ludzi zmieniać i mam nadzieję, że to się tutaj po prostu uda. No, nie uda. Nasza wycieczka w ogóle jest robiona dzięki grantowi Urzędu Marszałkowskiego z Krakowa i nazywa się Małopolska Gościnna, Małopolska Nieodkryta. Także dokładnie. Zdecydowanie wpisujemy się tutaj w ten trend nieodkrytej historii Żydów podhalańskich. To raz, a dwa, że na przykład a propos gościnności, to właśnie bardzo wójtowi Czarnego Dunajca na tym zależy. Chcę pokazać swoją gminę, mieszkańców i ja to też swoim projektem mogę potwierdzić, że faktycznie trafiliśmy na niezwykle otwartych ludzi i ludzi, którzy na przykład chcą, by coś się zmieniło. Tak samo w przypadku tego budynku, jak i z cmentarzem. Spotykaliśmy się z serdecznością, że tam pracujemy, że chcemy, by łąka zmieniła się w cmentarz i podobnie jest z tym budynkiem. Tu bardzo wielu mieszkańcom po prostu zależy na tym, by to miejsce nie straszyło, tylko by zostało bardzo fajnie zaadoptowane i też służyło lokalnej społeczności, bo wyobrażam sobie, że w tym wnętrzu można przecież organizować koncerty, organizować wystawy, dni różnych, no przeróżnie można animować to miejsce w sposób godny i niczym nie urągający temu miejscu, bo właśnie na tym nam zależy, by było tu podkreślone historia tego miejsca, historia tych mieszkańców, dlatego nasze odkrycia. Odkryliśmy prawie 40 czy 50 fotografii w sumie mieszkańców. Z tego chyba 38 w ostatnim czasie odkryliśmy fotografii mieszkańców Czarnego Dunajca, którzy do Kękar w Krakowie rejestrowali się. I to są zdjęcia takie paszportowe, takie dokumentów, prawda? One bezpośrednio patrzą się w fotografa, więc to jest niezwykle takie mocne zdjęcia, które no, mi się marzy, by one tutaj po prostu przemawiały do ludzi odwiedzających to miejsce. I to z jednej strony spełniałoby założenia projektu Ludzie nie liczby, ale dwa, myślę, zmieniało też świadomość lokalnej społeczności. To ja bym chciała, żebyśmy jeszcze poszli na piętro, zobaczyć, gdzie modliły się Żydówki z Czarnego Dunajca. Także chodźmy na górę. Jesteśmy teraz na piętrze, w tym miejscu, gdzie znajdowała się sala modlitewna dla kobiet, właściwie galeria, tak? Bo to wyglądało troszeczkę inaczej przed wojną. Dokładnie, no wygląda, że stoimy w miejscu, w którym podłogi być nie powinno. Tutaj było, jak gdyby stojąc na dole, to robiło wrażenie, że te dwie kondygnacje były jakby połączone, jedynie oddzielała je galeria dla pań, która znajdowała się w kształcie takiej litery U, natomiast te długie okna po bokach były uwolnione do samego dołu, nie były tak przecięte, wszystko na to wskazuje jak teraz, więc gdzieś zapewne łapało, ten gzymsik łapał babiniec i no, całość musiała robić przepiękne wrażenie, no pewnie jakiś duży żyrandol był, który zwisał przez te dwie kondygnacje, prawda, gdzieś tam na dole miał swój koniec, więc no, próbujemy to wszystko sobie wyobrazić i jakoś przerobić w głowie na to, jak to mogło być. Niestety bardzo skąpe są w ogóle źródła na temat tej synagogi. Dysponujemy jednym zdjęciem balonowym tak zwanym, czyli tutaj była grupa wojskowa, jakiś oddział żołnierzy przed wojną, właśnie z oddziału balonowego latali tutaj nad tą okolicą. I właśnie mamy jedno zdjęcie lotnicze stąd. Tak, można tak powiedzieć, jakby takie zdjęcie lotnicze, które łapie ten budynek. Wiemy, że dach wyglądał inaczej niż dzisiaj, ale co do zasady była ona
Tak, teraz surowej cegły, no i tyle wiemy z zewnątrz. Natomiast żadna relacja co do wyglądu, co do właśnie kolorów polichromii, tak jak wspominałaś, tego nigdzie na razie nie udało się odszukać. Zobaczymy, może jeszcze nic straconego, może jeszcze gdzieś coś uda się odnaleźć. Może ktoś oglądający naszą wirtualną wycieczkę ma jakieś pochodzenie albo rodzinę pochodzącą z Czarnego Dunajca w swoich rodzinnych dokumentach czy archiwach znajdzie taki opis, to bylibyśmy bardzo wdzięczni, bo tutaj jak Państwo widzą, prace archiwalne ciągle trwają i staramy się przywrócić nie tylko te nazwiska i imiona, ale też te miejsca, w których żydowska społeczność mieszkała. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do współpracy, bo to jest tak, na wszystkie dłonie na pokład w tej sprawie i miejmy nadzieję, że może coś się właśnie uda. No dzisiaj, tak jak mówimy, widzimy zabite dyktą okna, można sobie tylko wyobrażać słoneczny dzień. Ile tutaj było światła, prawda? Bo tak, to jest bardzo dużo okien. Wypełnione oknami, prawda? Po jednej, po drugiej stronie, więc musiało całość robić naprawdę piękne wrażenie. I ta centralna gwiazda Dawida, czyli taki typowy symbol judaizmu, przez który wpadało. Ona jest ścięta, prawda? Nie jest oryginalny, nie ma oryginalnych dwóch elementów, ale możemy sobie też wyobrażać, jaki stąd był widok, bo tych domów takich wysokich nie było. Nie było tych następnych, tam było źródełko, niedaleko strumień przypływa. Jest rzeka przecież kawałek dalej, więc na pewno tutaj ta orientacja tej synagogi nie jest przypadkowa i całej musiała robić naprawdę piękne wrażenie. Wiemy na przykład, że po skosie, dosłownie 40 metrów stąd, była mykwa drewniana dla kobiet i też relacja właśnie pani, o której wspominałem przed wejściem, była taka i ona to pamięta, bo pamięta kłęby dymu i ogień, że właśnie w dniu likwidacji społeczności żydowskiej Niemcy podłożyli ogień pod tą mykwę i z jej relacji wyglądało, że były również kobiety wtedy w środku. Części udało się uciec, ale części nie, więc to była też jedna z jej takich historii, którą nosi w sobie przez całe życie i nam po prostu opowiedziała, a to było dosłownie 30 metrów stąd po właśnie drugiej stronie ulicy. I tak to niestety było. Jesteśmy na ulicy w Czarnym Dunajcu, naprzeciwko, na zewnątrz synagogi. Tutaj po drugiej stronie właśnie dokładnie znajdował się Aron HaKodesz, czyli to miejsce, gdzie przechowywano Torę, czyli takie najświętsze miejsce dla Żydów. No i to chyba mniej więcej nam przyświeca, tak, żeby zachować od zapomnienia tą historię żydowską, dziedzictwo żydowskie naszych współobywateli, którzy zginęli w czasie wojny. To też rozumiem, że jest jednym z celów w Twojej fundacji, którą stworzyłeś. Dokładnie tak. No miejmy nadzieję, że właśnie łącząc siły, współpracując, coś uda się zrobić zarówno z tym budynkiem, jak i z innymi miejscami. A właśnie Twoja inicjatywa i ten dzisiejszy spacer, wycieczka, prawda, śladami Żydów podhalańskich dowodzi też tego, jak bardzo nieodkryta jest ta historia, jak wiele jeszcze czeka na odkrycie i jak gdyby na uwagę społeczności lokalnych, prawda? To jest niezwykle, myślę, ważne. Dlatego bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą możliwość spędzenia tego popołudnia razem i chociaż po części przybliżenia tutaj akurat historii związanej zarówno z cmentarzem, jak i z tą synagogą i projektem Ludzie Nieliczni, więc wielkie dzięki. Ja też bardzo dziękuję, mam nadzieję, że do zobaczenia. Chciałam też podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie, który ten grant przygotował na stworzenie nowych szlaków po Małopolsce. Moja wycieczka nazywała się Śladami Żydów Podhala i została stworzona przy współudziale Muzeum Żydowskiego Galicja w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.